Jest rok 1962. Niemcy, Bawaria. Ogromna ekipa z Hollywood szykuje się do finałowej sceny bardzo ważnego filmu. Wielka ucieczka. W tej finałowej scenie Steve McQueen ma bardzo trudne zadanie. Musi przeskoczyć nad 3,5-metrowym płotem zakończonym drutem kolczastym i bezpiecznie wylądować po drugiej stronie, gdzie w filmie jest Szwajcaria, a startuje z Niemiec, skąd ucieka z obozu jenieckiego. Ta scena miała być kluczową dla całego filmu i po latach okaże się jedną z najważniejszych scen motocyklowych w historii kina w ogóle. Żeby poprawnie wykonać tą scenę, żeby motocykl bezpiecznie i skutecznie przede wszystkim przeskoczył nad ogrodzeniem i nie utknął w drucie kolczastym razem z biednym aktorem, trzeba było się rozpędzić po trawie do 130 km na godzinę. I czy Steve McQueen nie miał problemu z wykonaniem tego zadania? Oczywiście, że miał. Firma ubezpieczeniowa, która ubezpieczała plan i w tym właśnie też Steve'a McQueena, jak usłyszała o planach związanych z tą sceną, to kategorycznie się nie zgodziła na jej wykonanie. Oczywiście Steve McQueen to przewidział i już wcześniej poprosił o pomoc w zaprojektowaniu tej sceny i być może właśnie w jej wykonaniu swojego wieloletniego przyjaciela i najlepszego fachowca, jakiego znał, związanego z motocyklowymi akrobacjami, z jazdą na motocyklu, udziałem w rajdach i innymi rzeczami. Buda Ekinsa. Bud Ekins był prawdziwą legendą motorsportu w Stanach w latach 50. 60. Był jednym z najważniejszych dealerów motocykli Triumph w tamtym rejonie i prowadził warsztat motocyklowy, który odwiedzali m.in. Paul Newman czy Clint Eastwood. No, już nie wspominając oczywiście o Stevie McQueenie. Była to jedna z najważniejszych postaci także kina, dlatego że był to wieloletni przyjaciel i dubler właśnie Steve'a McQueena. I jestem przekonany, że znacie mnóstwo scen związanych z motocyklami, w których właśnie Bud Ekins był dublerem jakiegoś znanego aktora. Triumph postanowił uhonorować Buda Ekinsa, przygotowując specjalny motocykl na bazie Bonneville'a T120. Właściwie jest to Bonneville T120, stary, dobry, którego dobrze znamy, jednak w specjalnym garniturze skrojonym perfekcyjnie pod właśnie legendę znakomitego stuntera Cascadera. Czym wyróżnia się ten model? To są detale, które w taki bardzo nienachalny, ale jednocześnie elegancki sposób podkreślają wyjątkowość tej maszyny. Przede wszystkim biały, elegancki kolor przedniego błotnika z charakterystycznym logo dealerstwa Buda Ekinsa, czyli Sherman Oaks, Kalifornia. Drugim elementem jest klasyczne logo Triumfa, które pojawiło się na motocyklach tej marki w 1932 albo 4 roku. To logo od właściwie 30 lat już jest nieużywane przez brytyjskiego producenta, dlatego umieszczenie go na zbiorniku tego motocykla jest takim gestem, takim hołdem właśnie skierowanym do miłośników tej legendy, zarówno Triumfa, jak i Buda Ekinsa. No i co najważniejsze, dwukolorowy zbiornik z ręcznie wykonywanymi szparunkami. Ten motocykl jest właściwie takim ekskluzywnym gadżetem, jak robiony na zamówienie zegarek, jak skrojony specjalnie pod Twoje wymiary garnitur. Więc to nie jest tylko zwykły, dobry Bonneville T120, który notabene jest świetnym motocyklem, bardzo wygodnym w podróży, bardzo fajnym, stylowym w mieście, ale jest to coś ekskluzywnego, coś więcej, coś takiego, co nadaje swojemu właścicielowi niepowtarzalnego stylu i od razu wskazuje, że jest to człowiek nietuzinkowy.
ubiegłym roku razem z Konradem wybraliśmy się na taką 300-400-kilometrową trasę po Podlasiu właśnie dwoma Bonnevillami, T100, T120. Oba te modele są w tej chwili dostępne w wersji Bud Aikins i każdy z tych motocykli okazał się naprawdę świetnym motocyklem turystycznym. Ktoś może zapytać, no jak możliwe jest zrobienie dobrego motocykla turystycznego bez owiewek? Otóż właśnie paradoksalnie Triumph Bonneville doskonale się nadaje do podróży, dlatego że ma bardzo wygodną pozycję i oczywiście bardzo dynamiczny silnik. Nie jest to może motocykl do rozwijania jakichś wielkich prędkości autostradowych, ale jeśli chcesz odkrywać Polskę, wybrać się nawet w jakąś dłuższą podróż bocznymi drogami, to naprawdę niewiele jest motocykli, które potrafią dostarczyć tak wielkiej frajdy i takiej więzi z motocyklem jak Triumph Bonneville T120. Podróżując w zeszłym roku bocznymi drogami Podlasia, długo zastanawiałem się, dlaczego ten motocykl jest taki fajny, dlaczego tak przyjemnie nim się jeździ, dlaczego tak dobrze się zbiera. No i właściwie są dwa powody. Pierwszym powodem jest genialny silnik, dwucylindrowy, o pojemności 1200 cm3, dysponujący mocą 80 koni mechanicznych i no bardzo dużym momentem obrotowym, wynoszącym 105 Nm. Dzięki temu ten moment jest dostępny jeszcze w dodatku przy 3000 obrotów, więc no bardzo nisko. Dlatego właściwie nie ma żadnego stresu w wyprzedzaniu, w zmianie biegów. Po prostu skręca się manetkę i niezależnie od biegu motocykl przyspiesza. Ale drugą taką rzeczą, drugim elementem, który wpływa na to, że jest to bardzo komfortowy motocykl, jest pozycja za kierownicą. Totalnie zrelaksowana. Tutaj nie ma w ogóle, siadasz na tym motocyklu, jakbyś wkładał swoje stare buty. Nie ma tutaj absolutnie żadnego takiego stresu, że nie wiem, ta noga gdzieś tam do tyłu idzie, albo że kierownica jest źle ułożona. Po prostu intuicyjnie zajmuje się pozycję i jedzie. I to wszystko sprawia, że naprawdę jest to jeden z lepszych motocykli turystycznych, jakimi jeździłem. I aż dziwne, że nie ma specjalnej wersji właśnie przeznaczonej do dalekich podróży. Marzyłaby mi się właśnie taka Bud Aikins w wersji Wielka Ucieczka, wzorowanej na legendarnym modelu TR5, gdzie dodatkowo mogły być jeszcze jakieś właśnie sakwy, jakaś taka szyba nie psująca linii tego motocykla i to już był taki turystyk optymalny moim zdaniem. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego Triumph, szczególnie model Bonneville, od razu przywodzi nam na myśl klasykę budowania motocykli i ogromną tradycję tego producenta, warto przyjrzeć się detalom tutaj tej maszyny. Większość elementów, które inni producenci zastępują hojnie plastikiem, Triumph po prostu do ich produkcji wykorzystuje metal. Nawet taki element tutaj, który zwykle w starszych motocyklach był po prostu gaźnikiem, tutaj tylko udaje gaźnik i jest aparaturą wtryskową, ale też oczywiście zasłonięty jest metalową taką osłoną i cały ten kształt nawiązuje do dawnych konstrukcji. Takie osłony, które gdzie indziej byłyby plastikowe, tutaj są wykonane ze szczotkowanej stali czy aluminium. Charakterystyczne butelkowe wydechy, które już praktycznie nigdzie nie są stosowane, w Triumfie dalej funkcjonują i mają się dobrze i oczywiście pięknie brzmią. Niemal wszędzie, gdzie spojrzymy, czegokolwiek dotkniemy, poczujemy metal. Właściwie no, to jest element plastikowy. Natomiast wszystkie pozostałe osłony, wszystkie elementy, wszystkie detale wykonane są z solidnego metalu, dzięki czemu mamy
taką gwarancję, że ten motocykl przez lata będzie nam służył i będzie cały czas wyglądał dobrze. To jest szczególnie ważne właśnie w przypadku takiej wersji, która jest unikalna i której jakby założeniem jest to, żeby była to lokata kapitału, czy taka pamiątka dla kolekcjonerów. Moim zdaniem wersja Triumfa Bonneville T100 i T120 Bud Aitkins jest jedną z najciekawszych i najładniejszych wersji tego motocykla. Dlatego z całą pewnością, jeżeli zastanawiacie się nad klasykiem i chcielibyście mieć coś unikalnego w swoim garażu, coś, co przez lata będzie dobrą lokatą kapitału, to warto rozważyć taki motocykl. Bo nie dość, że jest to po prostu dobry motocykl, to jeszcze wersja jest naprawdę niesamowita i wyjątkowa. I oczywiście pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I koniecznie kliknijcie dzwoneczek, żeby nie ominęły Was żadne nowości na naszym kanale. Do zobaczenia.